Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego prywatnego vloga. Znowu jedziemy do Władysławowa. Ja muszę po prostu zrobić trochę zdjęć w obiektach noclegowych. Będziemy też trochę latać. A w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat ubezpieczeń OC na drony, ponieważ w zeszłym tygodniu przyrąbałem w samochód. Wasze zdrowie. Słuchajcie, no jestem w pracy, no nie zawsze ta moja praca wygląda aż tak fajnie jak dzisiaj. Akurat no, robię film dla jednej z takich najciekawszych restauracji we Władysławowie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy warto ubezpieczyć drona. Słuchajcie, ja ubezpieczyłem drona w agencji takiej Finansowa Chata. Słuchajcie, fajna sprawa, wchodzicie na stronę Finansowa Chata, można tam teraz ubezpieczyć drona jeszcze taniej. Ja ubezpieczałem go w zeszłym roku, zapłaciłem jakieś 350 zł. Sporo, w tym roku jest troszeczkę taniej, jest 244 zł za ubezpieczenie roczne. Oczywiście mówimy tutaj o ubezpieczeniu drona komercyjnego, tak? Czyli wy latacie komercyjnie tym dronem, no ale czy warto ubezpieczyć? Słuchajcie, w zeszłym tygodniu miałem zdarzenie takie, że dron zaatakowała mywa. Tu we Władysławowie, czy we wszystkich innych miejscowościach nadmorskich jest taka sytuacja, że tych mew i tego wszystkiego jest bardzo dużo w powietrzu. I tak jak gdzieś tam na Śródlądzie zaatakuje Was tam jakiś mały ptaszek, który no nie zrobi Wam krzywdy, już tu nie mówimy o dronie, że on po prostu coś tam mu się zrobi, jakaś krzywda, tylko że po prostu on nie zleci na kogoś, to tutaj nad morzem mamy z tym bardzo duży problem, bo tych ptaków jest dużo i one są większe. Takie mewy czy rybitwy to są naprawdę bardzo duże ptaki i one bardzo mocno chronią swoje gniazda. No i ja miałem taki przypadek w zeszłym tygodniu, kiedy no, latałem w oku pensjonatu. No i niestety przypomniał się taki ptaszek, no i zaatakował tego mojego drona. Ja na sekundę może straciłem panowanie nad tym dronem, ponieważ jeżeli on uderzy w drona, to dron zaczyna troszeczkę wariować i dron zleciał z wysokości może 3 metrów na samochód. Stąd też takie małe wgniecenie mam w tym dronie, zobaczcie tutaj. Naprawdę niewielkie, ale wystarczyło, żeby w tym samochodzie po prostu zrobić taki wgniotek, jakby coś takiego, jakby grat. No i teraz oczywiście cała procedura, czyli no, ubezpieczenie. Jeżeli macie to ubezpieczenie, no to fajnie. Dzwonimy do nich, trwa to gdzieś tak około 15 minut, mówimy kto co, numery telefonów podajemy, numery PESEL swój podajesz, podajesz numer PESEL osoby, na kogo spadł ten dron, czy samochód, no to oczywiście potrzebujemy też dane tego samochodu. Pozwolę sobie założyć okulary, bo bardzo mocno świeci słoneczko. No, lato we Władysławowie w pełni, naprawdę zapraszamy do Władysławowej, jest super, super, jeszcze raz super. Słuchajcie, na koniec tej rozmowy pani pyta się, z kim ma się kontaktować w celu no, załatwienia formalności związanej z tą szkodą, czyli jakieś tam dodatkowe jakieś pytania, pewnie papiery. No, ja podałem po prostu tego człowieka, któremu wyrządziłem tą szkodę, oczywiście on się na to zgodził. Także oni się mają z nim kontaktować. Dzisiaj do niego dzwoniłem, posłuchajcie rozmowy. Witam panie Jarku, Michał z tej strony od tego drona. Coś się ruszyło w tej sprawie? Dzwonili oni do pana? Nie, nic nie dzwonili do mnie.
Natomiast, no wie pan, jeszcze jestem na urlopie, więc tak naprawdę ja też nic nie ruszałem tam z tym tematem. Sprawa została zarejestrowana, to już jest, myślę, że dobrze, a poza tym oni już podczas rozmowy telefonicznej chcieli tą sprawę załatwić, żeby przelać te pieniądze, także myślę, że oni tutaj raczej nie będą problemów robić, tylko że jak pan chce to zrobić bezgotówkowo, to wtedy no najwyżej tutaj będzie trochę biurokracji, nie? No tak, ale to wie pan, wolę już, że tak powiem, biurokrację niż się później, zresztą też jest to spokój i tyle załatwione i z głowy, a ja zarobić na tym nie potrzebuję, ważne, żeby tam było poprawione to, co się stało i tyle. Tak. No, dokładnie, żeby ta szkoda została naprawiona. Dobra, okej, okay. Ja panu zaraz wyślę tego SMS-a i jesteśmy w kontakcie, nie? No tak jak słyszeliście, jeszcze się z nim nie kontaktowali. Aczkolwiek, słuchajcie, szczęście w nieszczęściu, bo wyciągam moją polisę i patrzę, bo to było 26 czerwca się ta szkoda wydarzyła i patrzę, że polisa wygasa 30 czerwca, więc ojej, 4 dni, słuchajcie, i bym był bez polisy, dlatego tym bardziej warto coś takiego zgłaszać. No, u mnie nie było dużej szkody, no bo tak jak mówię, ten wgniotek, to tam, wiecie, no pewnie 300-500 zł i bez problemu coś takiego zrobią. Gorzej, jeżeli ten dron, no, na kogoś wleci, tak? To także, słuchajcie, nie warto na tym oszczędzać. 244 zł to naprawdę nie jest duży hajs, a ratuje nam tyłek. Pytacie się mnie, co zrobić, jeżeli te mewy faktycznie są. Słuchajcie, jeżeli musicie latać, no to musicie, no to nie macie innego wyjścia. Oczywiście trzeba zapewnić jak największe bezpieczeństwo, szczególnie ludziom, którzy no, są gdzieś wokoło. Ja staram się wówczas latać typowo nad drzewami, że jak ten dron już zleci, no to gdzieś tam zawiśnie na drzewie, ale nie uderzy po prostu w człowieka. Poniekąd można się posiłkować tym, że te wszystkie mewy atakują nisko, czyli atakują od 2 metrów, naprawdę od 2 metrów. Ja się też przekonałem, że 2 metry nad ziemią no ptak zaatakował już mojego drona i już czuł no, jakieś zagrożenie. No i gdzieś tak na około 100 metrach już odpuszczają. Jest to taka wysokość, że one, no nie wiem, nie bardzo chcą lecieć na tą wysokość albo no, z tej wysokości nie spodziewają się jakiegoś zagrożenia. Że nawet jeśli macie świadectwo o kwalifikacji, macie odpowiednie szkolenia, macie OC i macie w miarę lekkiego drona, to i tak bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli mocno wieje wiatr, na przykład tak jak dzisiaj, jeżeli naprawdę jest dużo tych mew dookoła, dużo ptaków, nie latajcie tym dronem, bo jeżeli wyrządzicie komuś krzywdę, no to raz, że sobie sami tego nie wybaczycie pewnie, ale nie zawsze odszkodowanie wypłaca jest wypłacalne na tyle, żeby temu człowiekowi zadośćuczynić. Takie małe drony jak Mavic Air no, ważą, tak jak wiecie, około 0,5 kg i no, weźcie sobie to, spuśćcie na głowę z 20 metrów. Potrafi naprawdę wyrządzić bardzo dużą krzywdę, pomimo tego, że to jest dosyć niewielkie, więc nawet latając zabawkami jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużą szkodę. Dlatego po pierwsze ubezpieczenie, naprawdę ubezpieczenie. Tam nawet macie taką opcję w finansowej chacie, że można ubezpieczyć drona od niekomercyjnych lotów. Nawet jest troszeczkę taniej. Warto to zrobić. Słuchajcie, no jeździmy samochodem, płacimy też ubezpieczenie OC od samochodu. Dlaczego nie ubezpieczyć się od latania dronem? Naprawdę głupotą jest po prostu nie ubezpieczyć się, nawet jeżeli latamy sporadycznie. A jeżeli już nie ubezpieczyłeś swojego drona i chcesz latać we Władysławowie, nie rób tego. Naprawdę nie róbcie tego, szczególnie bardzo dużo osób lata nad plażą, fajne kadry mają wówczas, tak? Ale co się stanie, jeśli coś z tym dronem będzie? Nie tak, zleci na ludzi, no bo tam nie ma żadnych daszków, tak? W końcu na końcu w kogoś ten dron uderzy. No miejmy nadzieję, że gdzieś tam się wbije pomiędzy parawany, nie? Ale no, nie liczmy na to w szczycie sezonu. W szczycie sezonu
Notabene we Władysławowie już nie ma takiego parawaningu, jak to było w 2010 roku, czy tam 2013, gdzie naprawdę było bardzo dużo wczasowiczów. Teraz w mojej ocenie jest wczasowiczów nieco mniej, albo oni się troszeczkę bardziej, wiecie, rozkładali na tej całej plaży, począwszy od Chłapowa, a skończywszy z plażą za Biedronką, czyli tutaj w stronę Helu, jak się jedzie. I naprawdę na tej plaży da się fajnie odetchnąć, jest naprawdę dużo miejsca, no ale latanie dronem to i tak nie jest dobry pomysł.